Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić historię pewnego jogina. Nie tylko jednego, też powiem historię drugiego jogina, który pochodzi z Indii. A więc słuchajcie. Pewien jogin weszedł w specjalny stan świadomości. To jest tak zwane jakby samadhi. Jakby połączenie się z najwyższą osobą Boga. Wyższy stan medytacji, wyższy stan szczęścia doznawanego przez zmysły transcendentalne, przez zmysły duchowe, ponieważ to ciało materialne posiada zmysły materialne. Posiadamy wzrok, posiadamy smak, nasz język, gdzie możemy smakować, możemy po prostu, mamy nasz słuch, gdzie możemy po prostu słuchać pewnych wibracji z tego świata materialnego. Mamy dotyk, gdzie możemy po prostu dzięki dotykowi czuć formę tego świata materialnego, ale również istnieją zmysły transcendentalne, które są ponad tym ciałem materialnym, dzięki którym możemy doznawać przyjemności transcendentalnej. No i chciałbym powiedzieć wam, drodzy kochani, że znaleziono w pewnej jaskini jogina, który był w stanie samadhi, w stanie transcendentalnym, czyli po prostu jego dusza była poza ciałem, ale ciało cały czas po prostu było połączone, jest żywe, nie rozkłada się, ponieważ jest żywe. No i ten jogin 200 lat już medytuje. Jest w stanie specjalnej medytacji. 200 lat. Już w tej chwili jest on, jego ciało jest nawet w jakimś muzeum, w tej chwili wyeksponowane, przeniesione do jakiegoś miejsca. Ale nie chodzi o to, że to już mumia, tylko że po prostu ten jogin cały czas żyje i jest w stanie głębokiej, głębokiej medytacji. Jego ciało się nie rozkłada, ponieważ jest połączone energetycznie z jego duszą, z jego świadomością. To jest jeden taki przypadek. Ten pan jest już w tej medytacji już 200 lat. A drugi przypadek jest przypadek jogina, który nad rzeką też ponad 100 lat medytował. Jego ciało przerosło już korzenie pewnego drzewa, które były właśnie nad rzeką Jamuną. I również uwalniając tego jogina właśnie od korzeni tego drzewa, odcinano korzenie tego drzewa, które przerosły jego ciało fizyczne, czyli po prostu przez jego nogi przerosły już korzenie. I powoli po prostu brano odpowiednie narzędzia i ucinano te korzenie, żeby go po prostu wydobyć z tego miejsca. Również ten jogin był w stanie głębokiego samadhi, głębokiej medytacji. Jego ciało się również nie rozkładało, ponieważ normalnie tacy jogini mają kontrolę mentalną nad swoim ciałem, dzięki czemu ciało nie rozkłada się jak ciało normalnego człowieka. Jest żywe, po prostu to ciało jest żywe. Jest połączone z duszą, tyle że po prostu ciało tego jogina nie rozkłada się fizycznie tak jak ciało normalnego człowieka, ponieważ jest stan boskości, stan najwyższego połączenia z najwyższą osobą Boga. To właśnie jest stan samadhi, gdzie powietrze równoważy się w naszym organizmie. Prąd pozytywny, prąd negatywny, wszystkie te prądy równoważą się w naszym ciele dzięki głębokiej medytacji, dzięki czemu jogin może w danym momencie opuścić to ciało swoim ciałem astralnym i może udać się w dowolny punkt naszego wszechświata. Nie tylko w dowolny punkt na naszej planecie, ale może udać się na inne systemy planetarne, może przebywać na innych systemach planetarnych, na innych planetach lub również może podróżować w przestrzeni kosmicznej. To są już jogini, którzy osiągnęli jakby najwyższy poziom jogi, najwyższy poziom zjednoczenia się z absolutem, z najwyższym absolutem, czyli z najwyższą osobą Boga. Tacy jogini osiągnęli kompletną perfekcję w dharmie, kompletną perfekcję w jodze. Niektórzy jogini uprawiają Raja Jogę, to jest taka droga królewska Raja Jogi i dzięki czemu osiągnęli perfekcję w swoim życiu. Niektórzy jogini dochodzą do stanu samadhi,
Niektórzy jogini uprawiają pranayamę, czyli odpowiednią kontrolę oddychania, przesuwając swoją siłę życiową z organów dolnych, czyli z organów seksualnych, wznosząc ją do mózgu, ożywiając mózg, dzięki czemu potem mogą wznosić się do wyższych ciał subtelnych, które są już ponad naszym ciałem fizycznym. Dlatego mówię wam o tym, drodzy kochani, ponieważ jest takich joginów, którzy żyją już setki lat w Indiach, jest takich joginów już spore grono. Nie jest to jeden jogin ani dwóch, tylko tacy jogini, którzy funkcjonują w naszym społeczeństwie, którzy niejednokrotnie robią się niewidzialni, wchodzą w inny wymiar, mogą przemieszczać się w Indiach na drodze, po chwili mogą zniknąć. Takich joginów jest bardzo, bardzo sporo. Jak również mogą dzięki swojej mocy mistycznej mogą się znaleźć w Hiszpanii, w Europie, czy gdziekolwiek zapragną. Dzięki po prostu swoim siddhi. Siddhi to są właśnie te moce mistyczne, które posiadają ci jogini. Dzięki siddhi mogą stanąć się bardzo wielcy, mogą mieć 3-4 metry wysokości. Dzięki siddhi mogą stanąć się bardzo mali, mogą mieć zaledwie 20 cm wysokości. Dzięki siddhi mogą przenieść się z miejsca na miejsce, lewitując. Dzięki siddhi mogą materializować kamienie drogocenne, czy złoto, czy ewentualnie różańce, tak jak to robił Sari Baba. Wiadomo, że Sari Baba materializował różańce i rozdawał je swoim uczniom. To są właśnie siddhi, odpowiednie siddhi, które posiadają osoby, które są zaawansowane duchowo. Czaitanya Mahaprabhu w dawnych czasach, 500 lat temu, swoim uczniom zmaterializował drzewo mango z owocami, które nie miały pestek. Jak to zrobił? Wziął nasiono mango, wsadził do ziemi i po chwili wyrosło wielkie, piękne drzewo, obficie jakby obocujące, mające piękne owoce mango. Zaczął po prostu zrywać te owoce i rozdawać swoim uczniom. I wszyscy te owoce zjedli, były bardzo słodkie, bardzo pyszne. Żaden z tych owoców nie posiadał nawet pestki. To są właśnie, drodzy kochani, siły mistyczne, które posiadają osoby, które są zaawansowane duchowo w jodze. Siły mistyczne są różnorakie. Osoba może przenosić się w powietrzu, osoba się może lewitować, może leczyć choroby, które są nieuleczalne, na przykład trąd. Czytanie Mahaprabhu leczył osoby trędowate, wyleczył z trądu, z bardzo groźnej choroby, gdzie odpadają członki ciała. To właśnie Czytanie Mahaprabhu robił takie jakby cuda. Dzięki swojej sile mistycznej, dzięki swojej miłości, którą posiadał. Dodajmy, że Czytanie Mahaprabhu był osobistą inkarnacją najwyższej osoby Boga tutaj na planecie Ziemi, właśnie w Bengalu, w Indiach. Dlatego Krzysztof Kolumb chciał zobaczyć mityczne Eldorado. Eldorado nie było połączone ze złotem, tylko było połączone właśnie z tą złotą karnacją osoby. Dzięki jego skóra po prostu była koloru złotego i po prostu Krzysztof Kolumb jechał do Indii, by się z nim osobiście spotkać. Oczywiście natrafił na południową Amerykę, a nie dojechał do Indii, tylko po prostu dzięki swojej podróży dobił do wybrzeży południowej Ameryki. To właśnie jest taka ciekawostka właśnie o tych siłach mistycznych i o tym wszystkim, byście wiedzieli, że takie coś istnieje, byście mogli to jakby mieć, otworzyć wasz światopogląd na te rzeczy i wiedzieć po prostu już więcej na te tematy. Ja zachęcam osoby zainteresowane do studiowania książki Charitamrita. Można taką książkę sobie zakupić na Allegro lub Srimad Bhagavatam, tam jest dużo historii właśnie o życiu Czytania Mahaprabhu, właśnie w Charitamrita. To właśnie zachęcam was do zakupu tej książki. Wiem, że na pewno Centrum Hare Krishna ISKCON, to oni tam te książki jakby dystrybucję robią, także możecie je tam u nich zakupić. Dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.